Witajcie ponownie w tym samym dniu. A teraz mam dla Was pozycję pani Karoliny Macias, Nadciągająca fala, od wydawnictwa Wielka Litera. Tak się ona przedstawia. I słuchajcie, mam tutaj taki cytat. Myślisz, że miałyśmy te same halucynacje? Spytała z powątpiewaniem Anka, jednak po cmentarzysku ryb i ataku roju była skłonna uwierzyć we wszystko. Nawet w zbiorowe halucynacje. Słuchajcie, to jest jedna z takich pozycji, która naprawdę namiesza Wam w głowach. Od momentu poznania pierwszej bohaterki już co jakiś czas zaczną się tutaj dziać bardzo dziwne rzeczy. Wszystko będzie wydawało się i prawdziwe, i jakby wymyślone jednocześnie. Nie wszystkie katastrofy widzą tutaj inni ludzie. Tą, co akurat widzi bohaterka. Ona więc zaczyna podejrzewać, że być może prześladują ją jakieś halucynacje, bo w jednej chwili kogoś widzi, a zaraz potem rozproszona przez kogoś innego, spoglądając we wcześniejszym kierunku i już go po prostu nie ma. I nie zawsze zostaje ślad, że ta osoba tam była. Powiem Wam, że te sytuacje zaczynają dziać się coraz częściej, co naprawdę zwiększa nasz, czytających to, strach. Zupełnie jakby podążała schodami do piekła, gdzie z każdym krokiem, no a tu akurat przeczytaną stroną, oglądam coraz bardziej niepokojące sceny. Powiem Wam, że jest to bardzo ciekawe, no i zdradliwe jednocześnie, bo przez dłuższy czas naprawdę nie wiem, czy to są halucynacje, czy faktycznie może ktoś chce namieszać tej dziewczynie w głowie. A być może to początek jakiejś tam choroby, albo może trauma z przeszłości, która wciąż prześladuje ją każdego dnia. Dobre pytanie, prawda? W historii zainteresowała mnie postać męska, Emila. Bo on tak, niby się z tą dziewczyną zna, niby sobie ufają, a jednak co jakiś czas Ania na niego natrafia. No, przypadek? Nie wiem. Twierdzi, że przede wszystkim chce jej pomóc, jednak jak się później okazuje, on nie zna jej historii, więc skąd zatem może wiedzieć, że jest jej potrzebna pomoc? I powiem Wam, że im dalej czytałam, tym wiedziałam, zamiast więcej, to mniej. Tajemnice się pogłębiały. No i cały Emil okazał się być tym, za kogo go nie miałam. Podstępem podsuwał sobie informacje, które ja zrozumiałam naprawdę na opak. Ale czy były one dobre czy złe, to powiem Wam, że już sami musicie się przekonać. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest książka, której można ufać. Powiedzmy, że pokazuje mi na początku punkt A, przedstawia się jako punkt B, a okazuje się być punktem D. No właśnie, gdzieś mi umknął punkt C. Czy przypadkiem? Może specjalnie. A zanim poznacie tutaj kolejny sekret, czeka Was historia, która pokaże Wam się taka, że musicie ją zrozumieć. Jakby to Wam powiedzieć inaczej. Powiedzmy tak, zaczynacie jakiś tam rozdział, coś tu się zaczyna dziać niepokojącego i nagle macie taki mały powrót jakby do przyszłości i ona coś tam okazuje, co się tam działo, jakie to były momenty i znowu macie powrót, żebyście mogli przejść do dalszej historii. To jakbyście wchodzili do nowego pokoju, tak? Wchodzicie do pokoju, rozglądacie się, ona też opisuje Wam, co tam jest, co tam się w tej przeszłości działo, wychodzicie z niego, znowu macie ten sekret, zastanawiacie się, co zrobić i buch, macie kolejny pokój. Także tam mniej więcej skonstruowane jest ta książka. No i na koniec mam takie pytanie do Was. Czy Wy też macie lęk przed wodą? No i czy uważacie, że osoby, które nas ostrzegają, zawsze chcą dla nas dobrze? Niby krótkie pytanie, ale powiem Wam, że no tu może być nawet dość spora odpowiedź. Bo książka naprawdę jest niepokojąca, tylko jak mówię, macie ten właśnie zwrot, że macie najpierw opisany kawałek coś wcześniej, dopiero później historia idzie dalej i znowu macie takie coś, że no nie możecie uwierzyć, dlaczego to się dzieje, macie ciarki na skórze i nagle wchodzicie w kolejny etap, gdzie jest przedstawione coś tam, coś tam, coś tam i potem znowu macie tego kontynuację. I dopiero później, od większej połowy, to wszystko Wam się skumuluje na tyle, że będziecie zaczęli łączyć wszystkie fakty jeden z drugim. Także powiem Wam, że no książka jest mega interesująca. Wcale to nie rozprasza, że macie ten taki wstęp, gdyż tak jakby kończąc wcześniejszy punkt, mamy nawiązanie do niego, jak to się zaczęło, o co chodzi i dopiero ta historia jest opisana. Jak już ta historia jest skończona, mamy znowu powrót do tego punktu, o który chodziło wcześniej. Wiem, że ja się motam, ale słuchajcie, jak będziecie czytać, to po prostu będzie jednym wielkim ciągiem, na pewno wszystko tutaj doskonale zrozumiecie. No mnie ta książka urzekła, ja to w ogóle nawet nie wiedziałam, że takie super pozycje są. Częściej muszę w ogóle zaglądać do wydawnictwa Wielka Litera. Słuchajcie, ostatnio mi się same thrillery i horrory trafiają i powiem Wam, że to jest naprawdę no, coś wspaniałego, bo wiecie, że ja kocham po prostu te klimaty. No uwielbiam, no a zwłaszcza kiedy w domu
dzieje się coś takiego, o czym nie chcielibyście myśleć, no to takie książki są po prostu idealne, no. Jestem tylko ciekawa, czy ta autorka ma jeszcze jakieś inne książki, czy nie. Coś mi się kiedyś przewinęło przez głowę, ale no, pewności nie mam. Tak, no przecież czytałam, no Czarne Morze. Właśnie, też mówię, skądś kojarzę to nazwisko. Bo ja ogólnie nie dochodzę do ostatniej strony, bo nie lubię sobie robić takich jakby spoilerów, tylko tak, czytam książkę, mamy już tutaj koniec, podziękowania, też zawsze czytam. No i nie lubię jakby wejść właśnie na tą końcówkę, żeby dowiedzieć się, czy coś jeszcze jest. W ogóle, kupując książki, nie lubię czytać opisów z tyłu, bo chcę, żeby to była dla mnie niespodzianka. No bo jeżeli ja poznam historię już, o czym ona jest, no to tak jakby ona mnie po prostu w tym momencie nie interesuje. Dlatego no, ta książka naprawdę mi się bardzo spodobała. Po okładce i po wnętrzu. Także jej dałam całą dyszkę i wcale nie żałuję. I wy też nie będziecie żałować. To już się z wami żegnam. Pa, pa, pa.